Bardzo proszę, Radio Maryja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan co, słucham tak tego Radio Maryja i słucham. Kto do nas telefonuje? Proszę. Kto do nas? Tej słuchaczki. I czy ona jest sprawna na umyśle, tam wszystko jest okej. Na umyśle tu pole wylądowało w błocie awaryjnie. Ale pani Karolina, panie Pawle, cytowała Leszka Szymowskiego z jego książki Zamach Smoleński. Jak można pisać takie rzeczy w ogóle, że tu pole wylądował awaryjnie w błocie i później się przewrócił na grzbiet. To jest coś strasznego, nie? Jeżeli to jest prawda, to jest coś strasznego. Ma no pan to rację. No jest prawda. To tylko może być dla Jarosława Kaczyńskiego taka prawda, dla nikogo więcej. Pan co, ja się polityką nie interesuję, ale jak słucham takich rzeczy, co się mówi, to naprawdę to jest straszne, nie? Przyłączyłem na chwilę, jak włączyć, no, jak proszę pana, ludzi, pani Karolina cytowała książkę znanego dziennikarza, który pisze, jest to ale Leszek Szymowski. Ale to tak, jakby była zafascynowana tą książką, ale to tak, jakby przeczytała komiks. I cieszyła się, że fajny komiks przeczytała. No, a nie rozumiem, czy nie można cieszyć się, że ktoś przeczytał komiks? No tak, no ale nie rozumiem się takich bzdur, prawda? Ktoś bzdury napisał, druga osoba bzdury. Zaraz jeszcze usłyszymy, że wszyscy żyją, tylko są przez Rosjan przetrzymywani gdzieś. Może być, że nawet może i żyją. Jak Rosjanie zrobili mgły, to może teraz Rosjanie zrobili śnieg i deszcz. Nie wiem, panie Pawle. Nie wiem, co zrobili Rosjanie, nie wiem, czego nie zrobili Polacy. Stawiam duży znak zapytania, dlaczego? Naprawdę. Nie jestem żadnym z polityków, ani za Komorowskim, ani za Kaczyńskim, ale z dwojga złego to ja wolę Komorowskiego niż Kaczyńskiego, nie? Pańskie upodobania, pański wybór. Ja też nie jestem politykiem, jestem zwolennikiem prawdy i chciałbym ją poznać jeszcze za swojego życia. Kolejny telefon, Radio Maryja, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Słucham i słucham, no nie jestem już młodą osobą, ale boję się tylko, żeby nie było tak jak było na Ukrainie, że przed wojną, podczas wojny, że tak się na po prostu Polaków na Polaków nasyła. Ja uważam, że trochę Radio Maryja przesadza. Naprawdę przesadza. Bądźmy ludźmi, bądźmy katolikami, bądźmy lojalni. Nie. Stało się jak się stało. Kto do nas telefonuje? Teresa z Warszawy. Czy jak zginęła Anna Jantar, czy też to był zamach? No wypadek. Wszyscy płaczemy do tej pory. Ale tak nie można. Mój mąż już przestał słuchać Radia Maryja, bo uważam, że to jest takie troszkę podjudzanie ludzi. No tak nie powinno być. Radio Maryja powinno łagodzić. Ja nie mówię, żeby przykrywało przykrywką, ale łagodzić to, a nie podjudzać. Mm-hmm.